Wow, jesteście naprawdę wielcy widzowie. Zobaczcie, co osiągnęliście w 2022 roku na moim kanale. Za chwilę zaprezentuję Wam wyniki kanału w 2022 roku. Obok będzie porównanie z 2021 rokiem i przyrost w procentach. Zacznijmy może od wyświetleń, bo tych było naprawdę mega dużo. Sam w to nie wierzę, ale udało Wam się przebić barierę 100 tysięcy wyświetleń w ciągu jednego roku. W dodatku dołożyliście jeszcze do tego kilkanaście tysięcy. I myślę, że to jest naprawdę sporo. Przyrost subskrybentów też jest powalający, bo udało Wam się powiększyć ten kanał o prawie 1000 subskrybentów. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to bardzo wiele. O godzinach oglądania już lepiej nie wspominać, bo jest ich ponad 12 razy więcej. Mega robota, naprawdę. W łapkach w górę może nie widać takiej różnicy, ale też jest przyrost. A Wy właśnie teraz możecie zacząć je zbierać na 2023 rok. Więc myślę, że wiecie co robić. To co się stało z wyświetleniami miniatur, to po prostu szok. Mamy to, ale ciągle w to nie dowierzam, naprawdę. Ponad 1 000 000 wyświetleń miniatur w 2022 roku. Ta liczba naprawdę robi wrażenie, chyba nie tylko na mnie, co nie? Tu jest duże zaskoczenie, bo po liczbie przesłanych filmów można stwierdzić, że nowy film lądował na kanale prawie co drugi dzień, więc myślę, że jest to całkiem dobra ilość. O tym, ile komentarzy napisaliście, to nie muszę chyba mówić. Co ciekawe, wiele z nich pamiętam, a obraźliwych raczej nie było, więc to też dobra wiadomość. Średni czas oglądania też jest ok, ale to pewnie dlatego, że zacząłem nagrywać dłuższe materiały. Udostępnień filmów nie jest zbyt dużo, ale widać całkiem niezły przyrost względem 2021 roku. Lista 10 najpopularniejszych filmów na kanale w 2022 roku prezentuje się następująco i myślę, że nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. No może poza shortem na miejscu 10, który był o blokach Froglite. Najlepszym miesiącem 2022 roku był październik i to też nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że właśnie w tym miesiącu odbył się Minecraft Live i dostaliśmy pierwsze nowości z aktualizacji 1.20. Liczba subskrybentów pod koniec roku wynosi 1074. Jest to całkiem sporo i muszę przyznać, że we wrześniu wątpiłem w to, czy damy radę dobić 500 subskrypcji do końca roku. Ale jak widać, poszło Wam o wiele, wiele lepiej. Myślę, że w 2023 roku możemy pobić te wszystkie rekordy, a cele, jakie powinniśmy osiągnąć do końca tego roku, to 5000 subskrypcji na kanale, a także 500 000 wyświetleń. Myślę, że jest to całkiem realne, ale to okaże się za rok. Tak więc możecie zacząć napędzać już ten rok i zostawić tu sporo łapek w górę. Chciałbym Wam jeszcze serdecznie podziękować za to, że byliście i wspieraliście mnie podczas ostatniego roku w tworzeniu materiałów na YouTube. I mam nadzieję, że dalej będziecie to robić. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich i do usłyszenia. Cześć!